Pierwszy filar Wikipedii wydaje się być super oczywisty, bo brzmi on Wikipedia to encyklopedia. No i oczywiście wszyscy wiemy, że Wikipedia to encyklopedia i co tutaj można z tego wyciągnąć. Ale tak naprawdę to, że Wikipedia to encyklopedia, to oznacza, że ona nie jest wieloma innymi rzeczami. To znaczy, że Wikipedia nie jest słownikiem, katalogiem, bazą danych. To znaczy, że nie zawiera wszystkiego, tylko tematy znaczące, które wikipedyści nazywają tematami encyklopedycznymi, czyli na tyle znaczącymi i rozpoznawalnymi o takim wpływie na rzeczywistość, żeby mogły znaleźć się w encyklopedii. I teraz jak to jest z tą encyklopedycznością? Kto decyduje? Jest bardzo różnie. Dla niektórych zakresów tematu wikipedyści ustalili dość sztywne kryteria tego, co jest encyklopedyczne, a co nie. Jakie są przesłanki encyklopedyczności. Czyli na przykład naukowiec jest encyklopedyczny na pewno na 100%, jeżeli ma tytuł doktora habilitowanego. Czyli na przykład wszystkie budynki wpisane do rejestru zabytków są, jak to mówią wikipedyści, auto-ency, czyli automatycznie encyklopedyczne. W niektórych przypadkach to jest trochę trudniejsze, dlatego że znacznie trudniej jest ustalić jasne kryteria encyklopedyczności, na przykład dla działaczy i dla działaczek społecznych. A czasami jest tak, że pewne tematy, nie wiem, dzieła kultury czy pewne osoby, trudno jednoznacznie stwierdzić, jak to jest i wtedy społeczność podejmuje na ich temat, na temat takich haseł dyskusję i decyduje, czy one powinny zostać, czy zostać skasowane. Ja lubię podawać przykład Jolanty Rutowicz i teraz nie widzę czatu, ale więc nie będę was sprawdzać, ale mam nadzieję, że są wśród was osoby, które pamiętają Jolantę Rutowicz. Jeżeli nie, to wam zaraz powiem, kto to jest. Jolanta Rutowicz to jest taka celebrytka, która jest znana głównie ze swojego wystąpienia w programie Big Brother, gdzie pojawiła się takim dużym, pluszowym koniem i gdzie też była znana z takich dosyć rozpoznawalnych wypowiedzi i ona w pewnym momencie była rzeczywiście sensacją wśród, nie wiem, w internecie, w portalach podcastowych i tak dalej. W związku z tym nieustannie pojawiał się ktoś z takim pomysłem, żeby napisać o Jolancie Rutowicz hasło w Wikipedii. No a wikipedyści kasowali to hasło, bo encyklopedyczność nie może być tymczasowa, bo jednorazowy występ w programie telewizyjnym nie jest osiągnięciem ponadczasowym i w związku z tym Jolanta Rutowicz w Wikipedii być nie może. No okej, ale jeżeli teraz sobie pójdziecie i otworzycie sobie Wikipedię i wpiszecie Jolanta Rutowicz, to znajdziecie tam hasło Jolancie Rutowicz. No i co się stało? Co się zmieniło? Otóż w pewnym momencie Wiesław Godzic napisał książkę o polskich celebrytach i między innymi napisał tam, że Jolanta Rutowicz reprezentuje pewien typ celebryty. I tu się zadziała, słuchajcie, magia, bo Jolanta Rutowicz z jednorazowej uczestniczki programu telewizyjnego zmieniła się w ponadczasowy, naukowo opisany typ. I teraz, kiedy wy będziecie, i to jest moje osobiste, wymyślone przeze mnie i przeze mnie stosowane kryterium Jolanty Rutowicz. To znaczy, jeżeli będziecie myśleć o tym, czy wasz temat jest encyklopedyczny, czy nie, to spróbujcie sobie zobaczyć, gdzie on się mieści na skali Jolanty Rutowicz. Czy on jest bliżej Jolanty Rutowicz z pluszowym koniem jednorazowej uczestniczki programu telewizyjnego, czy on jest bliżej Jolanty Rutowicz ponadczasowego typu celebryty. I mam nadzieję, że to kryterium Jolanty Rutowicz pozwoli wam mniej więcej się zorientować, o co chodzi. Jeżeli nie wiecie, czy temat, o którym chcecie pisać, jest encyklopedyczny, czy nie, możecie pytać doświadczonych wikipedystów, wikipedystki na pewno pomogą, choć nie zawsze będą zgodni. Ale to jest osobny temat. To, co jest jeszcze super ważne i co jest chyba najważniejsze, i jeżeli macie z tego szkolenia wyjść z jedną rzeczą, to jest ta rzecz, z którą chciałabym, żebyście wyszli, to jest to, że do Wikipedii można wpisywać tylko i wyłącznie informacje oparte o zewnętrzne źródła. To znaczy, jeżeli wpisujemy coś do Wikipedii, to nie może być nasze własne odkrycie. To nie może być nasz pomysł, to nie może być coś, co usłyszeliśmy,
tylko to musi być oparte o wiarygodne zewnętrzne źródło informacji i wtedy w haśle w Wikipedii dodajemy przypisy albo dodajemy sekcję bibliografii, ale wikipedyści najbardziej lubią przypisy. I to jest naprawdę super, super ważne. Ja nie mogę wam, nie jestem w stanie wam powiedzieć, jak ważne to jest, dlatego że to jest mechanizm chroniący wiarygodność Wikipedii. Dlatego że jeżeli wy będziecie chcieli, czy chciały sprawdzić, czy dana informacja, którą znajdujecie w Wikipedii, jest godna zaufania, to, co jest dla was tym gwarantem, jest sprawdzenie jakości źródła, z jakiego ona pochodzi. Wy możecie pójść za przypisem i zobaczyć, czy to jest informacja, skąd ona pochodzi. Czy ona pochodzi z prasy codziennej, czy ona pochodzi z recenzowanego czasopisma naukowego, czy ona pochodzi z jakiejś naukowej monografii. Ta jakość źródła jest ważna, czy w ogóle nie wiadomo, skąd ona pochodzi. I to jest to, co wam zabezpiecza jakość Wikipedii. I dlatego wikipedyści też po to, żeby sami mogli weryfikować te informacje, bardzo mocno domagają się źródeł wszystkiego, co do Wikipedii wpisujecie. To jest super ważne i to służy zarówno czytelnikom i czytelniczkom, jak i twórcom i twórczyniom Wikipedii. Tak jak powiedziałam, Wikipedia to jest miejsce, gdzie nie mogą trafić informacje, które są przez was, nie wiem, jakoś odkryte, ustalone i tak dalej. I jeżeli sobie teraz usiądziecie i tutaj w czasie tej pandemii trwającej dokonacie jakiegoś niesamowitego naukowego odkrycia, to super, bardzo się z tego cieszę, ale nie pędźcie z nim do Wikipedii, dlatego że to nie jest ta platforma. To nie jest to miejsce, gdzie my możemy publikować nasze pierwsze odkrycia albo wnioski, które wyciągnęliśmy z czytania dokumentów historycznych czy dokumentów w archiwach. Dlatego że my nie mamy zasobów, żeby te rzeczy weryfikować. My dopiero jako Wikipedia zbieramy informacje z innych źródeł. Dlatego z waszym wiekopomnym odkryciem najpierw idźcie do zewnętrznego źródła, opublikujcie, nie wiem, w Nature czy gdzieś i potem stamtąd do Wikipedii.